Cześć, z tej strony Artur. Będziemy sobie robić jedno zadanko typowo pod egzamin ósmoklasisty z matematyki, typu otwartego, czyli jakieś równanka, jakieś grania stosłupy, może jakieś trójkąciki, czworokąciki, no różne takie rzeczy. Będziemy sobie po prostu tutaj ćwiczyć. A po co mi ta matma? Dzisiaj mam dla was zadanie, oczywiście na równanie z wiekiem. Przeczytajmy. Średnia wieku Kasi Jurka jest równa 12 lat, a średnia wieku Kasi Jurka i Wojtka to 10 lat. Ile lat ma Wojtek? Zapisz obliczenia. No oczywiście, dajcie sobie chwilkę, spróbujcie sami zrobić to zadanie i za chwilę zrobimy je razem. Serio, spróbujcie zrobić, bo tak to wiecie, no. Bo wiecie, takie ćwiczenie matematyki, że oglądacie tylko jak ktoś rozwiązuje zadania, to tak jakby, nie wiem, jeśli na egzamin na prawo jazdy, już praktyczny, oglądając tylko jak inni jeżdżą samochodem, nie? Dobrze, no to oczywiście, jeżeli mamy zadanie na wiek, no to proponuję zrobić tu jakiś porządek w tym zadaniu. To wprowadźmy sobie niewiadome, może po pierwszych literach tych imion tych naszych ludzi, czyli mamy Kasię, czyli mamy jakąś Kasię, będzie wiek kasię. Kasi oczywiście. Mamy Jurka w tym zadaniu, no to jakiś Jurek, to będzie wiek Jurka. No i mamy jeszcze Wojtka, to W to niech będzie Wojtek. No dobrze, wiemy, że średnia wieku Kasi i Jurka, no to średnia wieku to musimy dodać ich lata do siebie, no i podzielić przez ilość tych ludzi, no czyli jest ich dwójka, czyli przez dwa. No to też sobie zapiszmy. Czyli K plus J na 2, no musi nam dać 12. Zauważcie, że z tego w sumie wynika, że w takim razie Kasia i Jurek to ile w sumie powinni mieć lat, jakbyśmy dodali. No wystarczyłoby w sumie to protraktować jak równanie i pomnożyć to obustronnie przez dwa, no żeby się tej dwójeczki z mianownika pozbyć. No to tu dostaniemy k plus j równa się 24. No dobra, to już coś mamy. No i przeczytajmy, co dalej wiemy. Przednia wieku Kasi, Jurka i Wojtka to 10 lat. To tę średnią również sobie zapiszmy. Czyli wiek Kasi, Jurka i Wojtka dodany do siebie, no to jak średnia arytmetyczna to dzielimy przez ilość, czyli przez 3 oczywiście, czyli przez 3. I to ma być równe, no ile ma dać nam 10 lat. No dobra. Równa się 10 No i pytanie jest, ile lat ma ten nasz Wojtek Czyli pytanie jest o tego Wojtka w tym zadaniu, tak? No to co, macie może pomysł, co można by było teraz z tym zrobić? No oczywiście możemy na początku zrobić to samo, co przed chwilą Czyli pomnożymy sobie to przez trzy stronami, żeby się tej trójeczki tu na dole pozbyć po prostu Suma wieku naszej Kasi, Jurka i Wojtka to jest 30 lat I pytanie jest o tego naszego Wojtka To co możemy wykorzystać? Oczywiście możemy wykorzystać, że Kasia i Jurek razem mają 24 lata Przecież Zamiast tego wyrażenia K Plus J, możemy wstawić tutaj to 24. W ten sposób to trzeba było zrobić. No i w takim razie mamy, że 24 plus nasz wujusz ma być równe 30. To, żeby policzyć naszego Wojtka, no to 24 na drugą stronę, czyli zmienimy znak. I nasz Wojtek to będzie 30 minus 24, czyli będzie to równe 6. No dobra, czyli mamy odpowiedź. Ile lat ma Wojtek? No to oczywiście odpowiedź zapisujemy. Wojtek. 6 lat. Napiszcie, komu udało się zrobić samemu to zadanie. Dzisiaj mam dla Was zadanie. Zaraz muszę zobaczyć. Na kupno komputera. Zapraszam. A po co mi ta matma? Zadanie za cztery punkty, czyli całkiem nieźle. Pan Karol rozważa kupno komputera. Przy płatności jednorazowej kosztuje on 2500 zł. Przy zakupie na raty cena tego komputera jest o 8% wyższa. W momencie zakupu trzeba wpłacić 20% jego podwyższonej wartości, a pozostała kwota jest rozłożona na 12 równych części w nawiasie rat. Oblicz wysokość każdej z tych rat, zapisz obliczenia. Spróbujcie sami zrobić i za chwilę zrobimy je razem. Nie no serio, no zróbcie, no bo tak to sobie nie poćwiczycie, nie? No dobra, to może ułożymy sobie tę sytuację tak kroczek po kroczku. Czyli mamy komputer, i on kosztuje 2500 tysiąca zł. No i wiemy, że Karol to chce go wziąć na raty, tylko że wtedy ta cena będzie o 8% wyższa. No to może najpierw byśmy policzyli, jaka będzie cena po prostu tego komputera. No, po podwyżce to 8%, nie? Czyli możemy to zrobić na przykład chociażby z proporcji, chyba najprościej. Czyli możemy sobie zapisać, że nasze 2500, tysiąca, które tutaj jest zapisane, to jest jakieś 100%, no bo to jest ta nasza cena początkowa. No i skoro teraz ta cena wzrośnie o 8%, no to co? Ile procent będzie wynosiła ta nowa cena? No to będzie 108% po prostu, czyli tu możemy sobie zrobić 108% procenty, oczywiście pod procentami złotówki, pod złotówkami pamiętajcie, że w proporcji to jest istotne żeby w pionie trzymać się tych samych jednostek no i teraz żeby x policzyć, no to jak? no to nasz x to będzie równy, no i to jest mnożenie przekątnej, w której nie ma naszej niewiadomej, oczywiście jak zawsze czyli tu będzie tysiąca razy 108% już podzielić przez to, co, co jest naprzeciwko naszej niewiadomej po skosie, czyli podzielić przez 100%, no i co? no oczywiście procenty się skracają jako jednostki 0 z tym zerem, 0 z tym zerem, no to w sumie zostało mam 25 pomnożyć przez 108. No dobra, no to trzeba pomnożyć pod kreską. Jeżeli ktoś ma problemy nadal z obliczeniami pisemnymi i mnożeniem pod kreską, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. No dobrze, czyli 108 razy 25 mamy do policzenia i teraz tak 5 razy 8 to będzie co? To będzie 40, czyli tu 0 czwóreczka w pamięci 5 razy 0, 0 plus 4 to będzie 4, 5 razy 1 to będzie 5, teraz dwójeczka 2 razy 8 to będzie 16, 1 w pamięci, 2 razy 0, 0 plus 1 z pamięci to będzie 1 i 2 razy 1 to będzie 2. Hop dodajemy do siebie. Tu jest 0, tu jest 10, czyli 1 przychodzi dalej. No i tu mamy 5 dodać 2 w sumie, czyli będzie 7, czyli mamy tak naprawdę, że ten nasz x to jest równy 2700. No czy to ma sens, co nam tu wyszło? No chyba ma ma sens, bo to będzie ta cena po podwyżce. Możemy tu napisać cena... No nie po podwyżce, tylko w sensie ta, jak chcemy na raty wziąć. no Cena w opcji ratalnej. O, to brzmi nieźle. No i co dalej tu trzeba by było z tym zrobić? W momencie zakupu trzeba wpłacić 20% jego podwyższonej wartości, a pozostała kwota jest rozłożona na 12 równych części. No to w takim razie, jeżeli 20% trzeba zapłacić od razu, to zostaje nam do zapłacenia 80%, czyli no to co możemy zapisać? Możemy napisać, że ta nasza nowa kwota, czyli to 2,700, o, to jest teraz znowu nasze 100%, no a my szukamy w tym zadaniu wysokość jednej raty. No to trzeba by policzyć, na ile trzeba, jaką cenę trzeba podzielić na te raty, czyli na 12. 20% płacimy na początku, to zostanie nam w ratach 80%. I my szukamy 80 procent tej kwoty teraz. O, to będzie, no załóżmy nasz Y, żeby tutaj nie powtarzać tych samych niewiadomych w ramach zadania. Chociaż jak zrobicie X i tutaj rzeczywiście będzie ewidentnie odgrodzenie, to też się nic nie stanie. Już bardziej tak na przyszłość, żebyście się przyzwyczajali. No to nasz Y, tak jak zawsze, to jest mnożenie przekątnej, czyli 2,700. No razy co razy nasze 80% i podzielić przez 100%. O, takie coś tu mamy. No i co? Procenty się skracają, 0 się skraca, 0 się skraca, zostaje nam 270 razy 8 do pomnożenia. Oczywiście, jeżeli macie 0 na końcu, to można odpuścić to 0, po prostu je tutaj później sobie zrzucimy tak na dół. Czyli mamy inaczej 27 razy 8, po prostu. Czyli tak, 8 razy 7, 56 i to piąteczka. 8 razy 2, 16 plus 5 to chyba będzie 21. I tu po prostu to 0 zrzucamy, czyli nasz wynik to jest 2160. Oczywiście złoty i to będzie tak naprawdę cena do rozłożenia na raty. I co teraz trzeba zrobić? No, oczywiście tą kwotę, która nam tutaj została, trzeba po prostu. ...po prostu podzielić na ilość rad. Czyli my musimy teraz... ...tak naprawdę nasze 2160 zł... ...podzielić po prostu na 12. Możecie to podzielić... ...pod słupkiem, ale możemy tu również po prostu to sobie poskracać troszeczkę. Czyli co? No można to coś zrobić? No, no my... ...no można by to na przykład podzielić sobie na 2 na początek. No to tak, na 2 to tu będzie 6. Na 2160 na 2... ...no to będzie 1000. Chyba 80, nie? No, wieje. Zobaczymy. No i to 1080 to nadal... ...na 2 można podzielić, nie? No to teraz znowu na 2... To tu będzie 3, a 1100 na 2 to będzie 500, i 80 na 2 to będzie 40, czyli tu będzie 540. No i 540 to już się ładnie w ogóle podzieli na 3, bo 54 na 3 to będzie ile? No jak nie wiecie, to można też gdzieś pod kreską. Mamy 540 podzielić na 3, 5 na 3 to będzie 1, minus 3, tu mamy 24, 24 na 3 to 8, minus 24, tu już nam wszystko zostaje, czyli to 0 tu przepisujemy. Czyli to będzie po prostu 180 zł. Czyli w takim razie wychodzi, że cena jednej raty to 180 zł. Odpowiedź wysokość raty wynosi 180 zł. Napiszcie w komentarzu, komu udało się zrobić to zadanie. Dzisiaj mam dla Was zadanie z no, prostokąta geometrii. No z czegoś takiego. Przeczytajmy. Prostokąt o bokach długości 8 cm i 30 cm. Pierwszy rysunek rozcięto na cztery przystające trójkąty. A następnie z tych trójkątów ułożono figurę, jak pokazano na rysunku drugim. No dobra, ile wynosi obwód figury przedstawionej na drugim rysunku? Zapisz obliczenia. Dajcie sobie chwilkę, spróbujcie sami zrobić to zadanie i za chwilę zrobimy je razem. I możecie od razu napisać, jaka według Was jest odpowiedź w komentarzu. Trochę znowu wieje dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie słychać. No dobra, no to tak. Co my tu wiemy? Wiemy, że to jest prostokąt o bokach długości 8 i 30. No to zaznaczmy to na rysunku, czyli 8 i 30. No to co? Tutaj będzie ten boczek miał, no ten dłuższy, czyli tu jest 30, a ten boczek tutaj będzie miał 8 w takim razie o. No i rozcięto na cztery przystające trójkąty. Przystające, to znaczy jakie? To znaczy takie, które mają takie same kąty i takie same boki wszystkie. No i teraz tak. Zauważcie, że my mamy policzyć obwód tej figury, tak? No to może byśmy się tak zastanowili, że tak. No co byśmy potrzebowali? Potrzebujemy tego boku, no bo te wszystkie boczki tutaj to są te same boczki, tak? A te boczki to jest nic innego jak ten boczek lub ten boczek. Bo to jest to samo, bo to są przecież trójkąty przystające, właśnie, nie? No to skoro tak, to czy macie pomysł, jak ten boczek niebieski policzyć? No oczywiście, mam nadzieję, że macie świadomość, że jeżeli tu jest 30, ten cały bok jest 30, to oczywiście, jeżeli to są trójkąty przystające, to ten kawałek tutaj ma. Połowę, czyli tu będzie 15. Po pierwsze, a po drugie jeszcze, jeżeli one są przystające, to tu oczywiście jest kąt prosty. Dlaczego? Bo tu musi być kąt prosty. To jest prostokąt, no to tu musi mieć kąt prosty, a skoro ten trójkąt jest taki sam jak ten, no to tu również musi być kąt prosty w takim razie. No to ten niebieski to jakby można było policzyć? No można by policzyć po prostu z Pitagorasa. Weźmy sobie, że to jest jakiś X. No to oczywiście z Pitagorasa 8 kwadrat dodać. No bo tu oczywiście też będzie 8. Tak, to myślę, że nie ma problemu. Dodać 15 kwadrat, musi dać tam x kwadrat. No i trzeba tego x tu policzyć w takim razie. Tutaj żadnego pitagorejskiego niestety nie widzę, ale czasami w takich sytuacjach pitagorejskie się przydają, więc ci, co nie widzieli mojego materiału na ten temat, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. No dobra, 8 kwadrat to 64. A 15 kwadrat to mam nadzieję, że wiecie, że 225. Jeżeli nie pamiętacie, to trzeba sobie policzyć pod kreską. Równa się x kwadrat. No dobra, ile to będzie 64 plus 225? No to będzie 289. Równa się x kwadrat. Czyli w takim razie nasz x to będzie, no, pierwiastek z 289. No teoretycznie, lub x by mógł też być równy minus pierwiastek z 289. Ja już tak mówię pod liceą, bo teoretycznie, jeżeli taką liczbę do kwadratu podniesiecie, to również dostaniecie 289. Natomiast, natomiast te odpowiedzi ujemne nas nie interesują, bo jesteśmy w geometrii, więc x musi być dodatni, a nie ujemny. No ale taka a propos, już na zaś mówię. No to jest po prostu 17, tak się okazuje. O, musicie pamiętać, jeżeli potrzebujecie powtórki z pierwiastków, to tu również trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. No dobrze, czyli to jest nasz x, czyli tu jest 17, tu jest 17, tu jest 17, tu jest 17. Tu jest 17. No dobrze, co jeszcze potrzebujemy? Zauważcie te Teraz Jeszcze jedną rzecz, ten trójkąt tutaj, to to jest ta nasza ósemka, czyli tu jest osiem, tu jest osiem, tu jest osiem i tu jest osiem, nie? A i taka a propos w ogóle trójkątów pitagorejskich, to w ogóle się okazuje, że też jest trójkąt pitagorejski 8, 15, 17, bo wszystkie boki ma całkowite, ale ja go na przykład nie pamiętam, więc dlatego wam o nim nie mówiłem. Teraz dodatkowa informacja, taka propo propos w ogóle, bo wiem, że wiele osób się pytało w komentarzach, czy można tak z tych trójkątów pitagorejskich korzystać na egzaminie ósmoklasisty w sumie, nie? Odpowiedź brzmi, tak, można. Tylko jak zawsze w matematyce musicie również poinformować egzaminatora, z jakich własności korzystacie. O ile te własności są ponadprogramowe. Czyli jeżeli macie sytuację, że macie sobie właśnie jakiś trójkącik, załóżmy prostokątny o, tu jest kąt prosty, tak i załóżmy, że wiecie, że co, że tu jest 30. Tu jest 40 i macie w zadaniu do policzenia przeciwprostokątną. No to co trzeba by było zrobić? Napisać oczywiście, żeby było widać tą proporcję, że tu jest 3 razy 10, tu jest 4 razy 10. Tu mamy tego naszego X, i napiszemy, że X jest równy w takim razie 5 razy 10, czyli 50. I w nawiasie można tu strzałeczkę zrobić, w nawiasie z trójkąta. Pitagorejskiego. Nawet Pit będzie wiadomo o co chodzi. No i jaka proporcja? 3, 4, 5. Tak napiszecie i nikt z żadnych punktów wam nie może zabrać. Jest napisana z jakiej własności to wynika? Jest. Widać, że to jest 3, 4, 5? No widać, może nawet podkreślić tą trójkę, czwórkę i piątkę. Tu też podkreślić, żeby było wiadomo co macie na myśli i tyle w temacie. Dobra, wracając do zadania. No to nam tutaj tak naprawdę brakuje czego? No brakuje nam tego boczku tutaj, tak? Macie pomysł jak to policzyć? Może byśmy sobie to oznaczyli jako Y. Zauważcie, że ten cały bok tutaj, o, no to jest nic innego jak ta nasza piętnastka, tak? Bo te trójkąty są te same. W sensie, w sensie ten trójkąt tutaj, ten sam trójkąt, co jest na przykład tutaj. O, trochę nie wyszło. O, ten tutaj. Czyli rzeczywiście ten bok to będzie nasza piętnastka. Okej, okay. czyli nasz Y, dodać 8, no musi być równy po prostu 15, o. Coś takiego mamy. No to w takim razie nasz y to będzie 15 minus 8, czyli to będzie, no co, no 7. No i teraz mamy policzyć ten obwód tej drugiej figury. No to nasz obwód to co to będzie? No to będzie 4 razy 17, bo mamy 4, 4 te 17 dookoła. No i tych y ile jest? No tu jest jeszcze y, tu jest jeszcze y, i tu też jest y. To tych y też są 4. Oczywiście pamiętajcie o tym, że do obwodu nie bierzemy pod uwagi tych ósemek, tak? Obwód to jest linia dookoła naszej figury. To jest obwód. No czyli dodać 4 razy no nasze 7 no i trzeba to policzyć zauważcie, że tu w ogóle czwórkę by można wyciągnąć przed nawias i w nawiasie będzie 17 dodać 7 żeby ewentualnie troszkę przyspieszyć obliczenia czyli to będzie 4 razy 17 dodać 7 no to chyba 24 I 4 razy 24 no to prawie jak razy 25 to by było 100 ale jedynkę razy 4 trzeba odjąć czyli będzie 96 były tu jednostki? były jednostki w centymetrach czyli tutaj w centymetrach no i odpowiedź jakie było pytanie? ile wynosi obwód figury na drugim rysunku? obwód figury z drugiego rysunku Wynosi 96 cm. Koniec zadania. Standardowo dajcie znać w komentarzach, komu udało się zrobić to zadanie. Dzisiaj zrobimy sobie zadanko. No, przy rudym drzewie bym powiedział. I dzisiaj mam dla Was, no, takie zadanie, załóżmy powtórzeniowe z przekształcenia wzorów. Dobra, przeczytajmy. Wyznacz T ze wzoru S równa się F minus T przez 2m razy T kwadrat. Zatrzymajcie materiał, spróbujcie sami zrobić, napiszcie, co mam wyszło i zaraz zrobimy je razem. Lecimy. No dobra, no to tak, Przepiszmy sobie może ten wzór na początek, od tego bym zaczął. Mamy coś takiego i oni chcą, żebyśmy wyznaczyli ze wzoru to nasze duże te. To ja może to tetanat na inny kolor tu zaznaczę, to jest ta niewiadoma, której szukamy. To oczywiście pierwsza sprawa, jaką bym tutaj proponował zrobić, no to żeby wyznaczyć naszą niewiadomą takiego wyrażenia, no to najpierw, najpierw bym na przykład proponował pozbyć się tego t te kwadrat. Oczywiście te zadania można na kilka sposobów zrobić, bo można by się najpierw pozbyć na przykład 2m. Natomiast jeżeli byśmy pomnożyli to przez 2m obu stronie, to nie zapominajcie o tym, że to będzie musiało być później w nawiasie. To może tak zrobimy. Na wszelki wypadek. Czy jednak ja bym się chciał najpierw pozbyć tego 2m. No to trzeba, jeżeli jest dzielenie, no to jakie jest działanie przeciwne do dzielenia? No przeciwnym działaniem do dzielenia jest mnożenie, czyli mnożymy to przez 2m obustronnie. Czyli tu po drugiej stronie będzie w sumie s razy 2m. Możemy zrobić z tym porządek, że to będzie 2. No M, s załóżmy. O. Ten sposób. A tu po prawej stronie zostanie nam f minus to nasze t razy t kwadrat. Natomiast to jest ważne, że to musi być w nawiasie. Pamiętajcie, że jak macie ułamek a przez b, to po prostu ułamki mają niewidzialną, można powiedzieć, funkcję po prostu nawiasów, czyli to a jest w nawiasie i to b też jest w takim wirtualnym nawiasie. I tu również są te wirtualne nawiasy, dlatego jak to 2m nam zniknie, to zostanie nam f minus t, natomiast już w tym nawiasie. Dobra, no to w kolejnym kroku wypadałoby się pozbyć tego naszego t kwadrat. No, to tu jest oczywiście mnożenie. Żeby się pozbyć mnożenia, to trzeba podzielić. Czyli trzeba to podzielić obustronnie przez nasze T. Kwadrat. Fajnie by było napisać, że skoro dzielicie przez jakąś niewiadomą, to w takim razie ta nasza niewiadoma musi być różna od zera żeby się nie okazało, że dzielicie przez 0. Znaczy w sumie to T kwadrat jest różny od zera natomiast jeżeli T kwadrat jest różny od zera to nasze T musi być różne od zera nie? No bo tylko 0 do kwadratu da nam 0, nie? No to co tu dostaniemy? No to jak podzielimy, to ja bym tutaj z ułamka zwykłego to zrobił, czyli to będzie 2ms podzielić. Przez nasze t kwadrat. O, takie coś. Tu co nam zostanie? Tu nam zostanie już f minus to nasze t. No dobra. No to teraz co? Co możemy tu zrobić? No teoretycznie najszybciej by było, ponieważ przy t stoi minus. To ja bym to T przerzucił na tą stronę, a całe to wyrażenie przeniósł na tą stronę, i tym sposobem już będzie wszystko załatwione. Czyli w takim razie tu nam zostanie po lewej stronie już tylko nasze T, po prawej stronie było F. Przenosimy na drugą stronę cały ten składnik, czyli minus musimy przed całym ułamkiem zapisać, czyli będzie minus 2ms podzielić na T kwadrat. I to już jest nasza odpowiedź, oczywiście. O, to jest nasza odpowiedź do zadania. Mieliśmy wyznaczyć T, no to wyznaczyliśmy T. No, no ewentualnie tu jeszcze wcześniej też można było. W w sumie tu było dzielenie przez m, no to dobrze by było w ogóle tu też napisać, że m jest różne od zera. Oczywiście tak na wszelki wypadek. Natomiast do wyznaczenia wzoru to nie będzie miało znaczenia. Standardowo dajcie znać w komentarzu, komu udało się zrobić to zadanie. Dzisiaj mam dla Was trudniejsze zadanie, tak, tak jak chcieliście, no z w sumie basenu. Przeczytajmy. Basen w najpłytszym miejscu ma 80 cm, a w najgłębszym 2,2 m głębokości. Jego długość wynosi 50 metrów, a szerokość 15 metrów. Jak długo będzie się on napełniał, jeśli woda wpada przez 6 kranów o wydajności 500 litrów na minutę i jeden o wydajności 2000 litrów na minutę? Oczywiście, dajcie sobie chwilkę, spróbujcie sami zrobić to zadanie. No myślę, że nawet nie taką chwilkę, tak z 10-15 minut, to spokojnie to zadanie może nawet tutaj mam zająć. Także naprawdę spróbujcie. Piszcie w komentarzu, co Wam wyszło. No i zrobimy je razem. No dobra, no to ja bym tutaj jakiś rysunek zrobił. Oczywiście basen, no to co? No to basen, oczywiście, nieckie wody ma idealnie poziomo. No to tak byśmy to sobie na początku narysowali. I to będzie hop, to będzie siup. No i to będzie ta górna jakby ta tafla wody można powiedzieć no i wiemy że on w jednym miejscu jest głęboki na 80 cm a w drugim na 2,2 m i w ogóle tutaj mamy coś na temat kranów w litrach więc w sumie od razu bym przeszedł na decymetry w tym zadaniu ze względu na to że wiemy oczywiście mam nadzieję że wszyscy wiedzą że 1 decymetr sześcienny to oczywiście jest 1 litr. więc jeżeli będziemy mieli już tutaj jednostki w decymetrach to się nie będziemy musieli przejmować jednostkami później. No dobra, czyli tu załóżmy, będzie ten płytrze, a tu będzie ta głębsza część. O! I to w takim razie musi mniej więcej w ten sposób wyglądać. Dobra, no to oczywiście sobie teraz te wymiary tu narzućmy. Najpłytsze miejsce 80 cm, no to oczywiście 80 cm to będzie 8 decymetrów. To od razu w decymetrach sobie wrzucimy. No czyli to będzie tak krawędź, i ta krawędź. Tu mamy oczywiście już po 8. A najgłębszym ma a najgłębszy ma 2,2 m. Metra. 2,2 m, no to ile będzie decymetrów? Wiemy, że 1 metr ma 10 decymetrów. No, to to będą 22 decymetry po prostu. Dobra, ja tu jeszcze wrzucę tą jednostkę, jednak, żeby nie było. Czyli to będzie ten wymiar. O, tu mamy 22 decymetry w takim razie. No dobra, co jeszcze wiemy? Wiemy, że jego długość wynosi 50 metrów. No to tą długość 50 metrów to co? No, to to będzie ten wymiar na przykład. 50 metrów to ile będzie decymetrów? No, razy 10 trzeba to przemnożyć, czyli będzie 500 po prostu decymetrów. A szerokość 15, no to szerokość to będzie na przykład tutaj, to tu mamy... 15 metrów, czyli 150 decymetrów. No dobra, no i jakie jest pytanie? Jak długo będzie się on napełniał, jeśli woda wpada przez 6 kranów? Dobra, dobra, dobra. Czyli my musimy się w ogóle dowiedzieć, jaką ten basen to ma, objętość w ogóle. No i teraz myślę, że to pierwsza sprawa w tym zadaniu, jaka może być problematyczna, no bo jak policzyć objętość czegoś takiego? Macie może pomysł? No, co to jest za figura? No, jakiś może grania stosów zauważcie. No, oczywiście, żeby nikt z Was nie wpadł na to, że na przykład to będzie podstawa grania stosupa. Albo na przykład to będzie podstawa grania stosupa, bo oczywiście grania stosupa to jest taka bryła, która ma dwie podstawy dokładnie takie same, a ten prostokąt i ten nie są takie same, więc to patrząc, że to będzie podstawa, to to nie będzie grania stosupa w ogóle. Najważniejsze właśnie w tym zadaniu jest to, żebyście zauważyli, że my możemy potraktować, że naszą podstawą tego grania stosupa to jest ta ścianka tutaj boczna. Ten, tak naprawdę, no co, to będzie trapez. Czyli ten trapez, który jest tutaj, zauważcie, że on jest dokładnie taki sam jak ten tutaj z tyłu. Jeżeli byście sobie wyobrazili, że ten basen no, odkręcimy sobie na właśnie tą ścianę, to będzie nic innego jak grania stosu po podstawie trapezu po prostu. No dobra, no to my wiemy, że oczywiście, objętość no, grania stosu, paliczy się, że to jest pole podstawy, no razy wysokość. No, oczywiście, jeżeli to będzie nasza podstawa, tak, ja to może na fioletowo zrobię nasze pole podstawy. To naszą wysokością wtedy są tutaj te krawędzie, wszystkie to są te nasze wysokości, nie? Czyli już możemy tu gdzieś napisać, że nasze H w takim razie to jest 150 naszych decymetrów. O, w ten sposób. No dobra, 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 czyli my musimy tą pole podstawy policzyć. No to może ja tą podstawę to narysuję jeszcze raz po prostu. Tu będzie to nasze 22, tu będzie nasze 500, tu będzie 8, a no tu nie wiemy ile jest, ale nie wiem czy to w ogóle będzie w sumie potrzebne w tym zadaniu. No i teraz oczywiście, ponieważ to jest basen, to wiemy, że tutaj wszędzie są oczywiście kąty proste, czyli ten trapez również tu ma kąty proste, czy jest to trapez po prostu, no, prostokątny. I my mamy policzyć pole tego, tego naszego trapezu, czyli nasze pole, oczywiście w tym przypadku to jest A, dodać B e razy H na 2, jak to pole trapezu, natomiast naszym A, no to będzie nasza pierwsza podstawa 22, czyli 22, dodać nasza druga podstawa, czyli oczywiście ta ósemka, czyli dodać 8, to jeszcze pomnożyć przez wysokość, nasza wysokość to będzie 500, czyli razy 500, i to wszystko jeszcze podzielić na 2. Czyli tak, to, to będzie oczywiście nasza pole podstawy. O, tak, od razu sobie zapiszę. No to tu mamy co? 30 razy 500, tak? Podzielić na 2. No to 3 razy 5 to będzie 15. I tu dwa zera trzeba stąd dopisać. I stąd 1 zero, czyli w sumie 3 zera trzeba dopisać. Czyli raz, 2, 3 i podzielić na 2. Czyli 15 tysięcy podzielić na 2, no to ile będzie? No to będzie po prostu 7,5 tysiąca. Czyli mamy 7,5 tysiąca. No i czego? Oczywiście decymetrów kwadratowych. Jak pole podstawy mamy, to oczywiście możemy teraz wrócić sobie z tym do naszej objętości, tak? Czyli wracamy sobie tutaj do naszej objętości. Już tutaj zrobimy, żeby jakoś miejsce zaoszczędzić. Czyli nasze pole podstawy to jest oczywiście nasze 7500. Nasza wysokość to jest 150 decymetrów. Trzeba to pomnożyć. No to gdzieś tu pomnożymy sobie z boczku. No bez tych zer już wiemy, że 3 zera trzeba będzie dopisać. My 75 razy 15...

I to już będzie w decymetrach sześciennych. Czyli w gruncie rzeczy nasza objętość to wyszła ile? No to będzie 1 125 000 litrów. 1, 1, 2, 5 i 0, 0, 0 litra. Ok, co dalej w tym zadaniu mamy zrobić? Jak długo będzie się on napełniał, jeśli woda wpada przez 6 kranów o wydajności 500 litrów na minutę i 1 o wydajności 2000 litrów na minutę? To musimy w takim razie po prostu no, dodać te wydajności do siebie i no, taką zastępczą wydajność tutaj znaleźć. No to napiszemy sobie wydajność. Czyli co? 6 razy powinniśmy pomnożyć to nasze 500 litrów na minutę. O. I dodać do tego ten jeden, co ma 2000. Dobra, dodać 2000 litrów na minutę. No dobra, no to tak. 6 razy 5 to będzie 30, czyli 30 i 2 zera dopisujemy. Dodać 2000, ok. No to po prostu tu wyjdzie 5000. No i jednostka była, oczywiście, w czym? Litrach na minutę. No i pytanie jest o co w tym zadaniu. Pytanie jest o to, ile, jak długo będzie się napełniał ten basen. No to skoro wiemy, że te wszystkie krany. To przez jedną minutę 5000 litrów będą wypełniać. No to jak policzyć, jak cały basen będzie wypełniony? No trzeba po prostu tych litrów podzielić przez 5000. No to to zróbmy. Czyli nasze 1125 i raz, dwa, trzy. Dzielimy sobie przez 5000. O, o, jeszcze jedno 0. Pilnujcie 0 w tym zadaniu, bo można się pogubić. I zaraz kreślamy 00000 czyli w sumie 1125 na 5. No możemy sobie pod kreską też to policzyć. 1125 podzielić na 5, w 11, ile piątek się zmieści na no dwie. Czyli tutaj mamy 2, czyli mamy minus 10, zostaje nam 1, dwójkę przepisujemy w 12, też 2 piątki będą, czyli minus znowu 10, dwójka zostaje, piątkę przepisujemy, 25 na 5 to będzie 5, czyli wychodzi na to, że będzie 225, no czego? No oczywiście, minut, tak? Czyli wychodzi na to, że ten basen będzie się wypełniać 225 minut. No dobrze by było tutaj na godzinę, to sobie w sumie może zamienić. No to ile tutaj godzin się zmieści? Godzina ma 60 minut? No to 60 razy 3. Tu się zmieszczą 3 godziny i to by było 180 minut, to zostanie nam 20 i jeszcze 25, czyli 3 godziny i 45 minut. I to będzie nasza odpowiedź, czyli piszemy sobie, oczywiście odpowiedź do zadania, odpowiedź. Jakie było pytanie? Jak długo będzie się napełniał basen? Będzie się napełniał 3 godziny i 45 minut. Koniec. Dajcie znać, oczywiście, komu udało się zrobić to zadanie. Chcieliście troszkę trudniejszy, także w sumie możecie nawet napisać, jaką byście dali trudność na to zadanie. W skali załóżmy od 1 do 10, 5 na 10, 6 na 10, 8 na 10, piszcie w komentarzach. Dzisiaj mam zadanie od L. Stolarka. Dzięki, L. Stolarek, za zadanie. Miałem od Ciebie tutaj pozdrowić wszystkich ósmoklasistów, także wszystkich ósmoklasistów pozdrawiam. Dzisiaj mamy zadanie na. no, na opłacalność zakupu samochodu. Zapraszam. A po co mi ta matma? Do waszego egzaminu zostało 7 dni, dzisiaj mam zadanie no, na temat marek samochodów i opłacalności ich zakupu ze względu na spalanie. Czytajmy. Samochód marki Zephyr kosztuje 55 tysięcy złotych i spala 6 litrów paliwa na 100 km, a samochód marki Halny kosztuje 40 tysięcy złotych i spala 8 litrów na 100 km. Planujemy kupić jeden z tych samochodów. Po przejechaniu ilu kilometrów, suma ceny zakupu i kosztów paliwa dla każdego z tych samochodów będzie taka sama. Jeśli paliwo kosztuje 5 zł za litr, no to chyba było jakiś czas temu, to 5 zł za litr wam powiem. Zapisz obliczenia. Oczywiście spróbujcie sami zrobić to zadanie. Naprawdę dajcie sobie chwilę, 5, 10, może 15 minut nawet i później wróćcie tutaj do materiału, żeby zobaczyć, jak należało zrobić to zadanie. Chcieliście troszkę trudniejsze, także macie. No dobra, no to tak. Co tu się dzieje? Mamy jakiś samochód Zephyr i on kosztuje 55 tysięcy zł. Dobra. Spala 6 litrów paliwa na 100 kilometrów i wiemy, że cena tej benzyny to jest 5 zł. To może byśmy sobie najpierw policzyli, ile to 100 kilometrów w sumie to kosztuje nas jazdy tym zefirem. Czyli ilość tych naszych litrów na 100 kilometrów, no trzeba by ilość litrów pomnożyć przez 5 zł. Możemy sobie zapisać cena 100 kilometrów. I w nawiasie niech będzie zefir. No dobra, no to jak to policzyć? No, po prostu trzeba by tutaj jego spalanie, czyli wiemy, że to jest 6 litrów, mnożyć przez koszt benzyny, czyli przez 5 zł, czyli 6 razy 5, daje nam 30 zł, czyli wiemy, że każde 100 km tym samochodem przejechanie kosztuje nas 30 zł. No dobra, no to teraz zróbmy to samo z tą marką halny, oczywiście, czyli cena 100 km w nawiasie halny. No to wiemy, że halny spala 8 litrów na 100 km, czyli w takim razie to będzie 8 razy. Też 5 złotych, czyli tu mamy 40 złotych, jeśli chodzi o 100 km. No to tak, jak mamy 100 km, to może sobie to przeliczymy na 1 km. To skoro wiemy, że cena za 100 km przejechania ze Efirem to jest 30 złotych, to 1 km to wystarczy na 100 podzielić i tak samo zrobimy z tym halnym. 30 na 100, no to da nam po prostu to da nam po prostu 30 złotego za kilometr. Okej. Okay. Z tym halnym to samo to zrobimy, czyli w takim razie cena jednego kilometra do 40 na 100 to da nam po prostu 40. Nie będę tego skracać póki co, bo może się okaże, że wspólny mianownik będziemy potrzebować. Zobaczymy. I teraz jeszcze raz przeczytajmy, o co chodzi. Po przejechaniu ilu, ilu kilometrów suma ceny zakupu i kosztów paliwa dla każdego z tych samochodów będzie taka sama? No to chyba to będzie ten nasz X. To wprowadźmy sobie zmienną X. To będzie ta ilość kilometrów. Do takiej samej sumy, no niech już będzie. No to co? Macie pomysł, jak to zapisać? Co tu ma się dziać? Po przejechaniu, ilość kilometrów, suma ceny zakupu i kosztów paliwa. No dobra, no to w takim razie, nasz Zefir, to co? No zapłaciliśmy za niego 55 tysięcy złotych, czyli mamy 55 tysięcy. O, i do tego musimy dodać. No, cenę za jeden kilometr, czyli u nas to są 3,0 złotego, no, razy ilość przejechanych tych kilometrów, czyli to będzie x. I to ma być równe również cenie tego drugiego samochodu. Czyli ten nasz, ten nasz halny to kosztował 40 tysięcy złotych. O, no w sumie kosztuje nas 1 km 40 groszy, w sumie, czyli 40 złotego i to też trzeba pomnożyć przez X. No i tym sposobem mamy równanie do rozwiązania. Ok. To co? Ja to może razy 10 od razu, żeby się tych dziesiątek tu pozbyć, ok, zrobimy razy 10, to się zrobi 550 tysięcy dodać 3x. Równa się 400 tysięcy, o, dodać 4x. Co, te x na tą przerzucimy, to już się zrobi x sam, a to przerzucimy na tą stronę, to już się zrobi liczba. To 550 tysięcy minus 400 tysięcy, no to chyba będzie 150 tysięcy. Czyli tu mamy 150 tysięcy, raz, dwa, trzy. Równa się, no 4x minus 3x, to będzie już po prostu x. Oczywiście to mamy w kilometrach, czyli nasz x jest równy 150 tysięcy Kilometrów, czyli okazuje się, że po przejechaniu 150 tysięcy kilometrów w sumie no, koszt zakupu plus paliwa no, się wyrównuje, i od tego momentu czym się zaczyna bardziej opłacać jeździć? Co? No, oczywiście tym samochodem, który pali mniej, czyli inaczej tańszy jest jeden kilometr jazdy. Czyli bardziej by się opłacało już w tym momencie z Efirem. No chyba, że przez całe życie byście nie przejechali 150 tysięcy, no to się wtedy nie opłaca. No taki morał z tego. Oczywiście odpowiedź, po przejechaniu ilu kilometrów, no odpowiedź już zrobimy tak w skrócie. Po przejechaniu 150 tysięcy... Kilometrów. Koniec zadania. Oczywiście napiszcie, komu się udało to zadanko zrobić. Napiszcie, czy było was trudne, czy łatwe, czy średnie. Jak tam oceniacie trudność tych zadań, póki co. Dzisiaj zadanie na wiek, ale troszkę inne. Przeczytajmy. Gdyby Aleksander Wielki umarł o 5 lat wcześniej, to panowałby przez jedną czwartą swego życia. Gdyby żył o 9 lat dłużej, to panowałby przez połowę swego życia. Ile lat żył i ile lat panował? Oczywiście dajcie sobie chwilkę, spróbujcie sami zrobić to zadanie. Serio. Namawiam, polecam. Tak się porządnie nauczycie rzeczywiście rozwiązywać te zadania, a nie, że tylko będziecie oglądać, jak to się robi. No, lecimy. No dobra, dobra, dobra. I wiecie co? Ja to bym to zadanie oczywiście, jeżeli ktoś w ogóle już pójdzie do liceum, co zazwyczaj nie używa jednej niewiadomej, może jakiś taki materiał zrobię na temat układów równań, bo układy równań troszkę ułatwiają życie w takich zadaniach. Co prawda nie macie tego w ósmej klasie, ale jak coś tutaj trzymajcie link do układów równań. Zrobimy sobie taki materiał, na ten temat, bo rzeczywiście czasami łatwiej jest wprowadzić sobie dwie niewiadome i po prostu dwa równania ułożyć, bo na takiej zasadzie układy równań działają. Ile macie niewiadomych, tyle trzeba mieć równań, a potem to się po prostu policzy, tak mechanicznie. No dobra, jak nie, no to zróbmy sobie tabelkę póki co, czyli tak, bo jeżeli wiek i coś się dzieje w przeszłości, coś się będzie działo, to oczywiście tabelkę zawsze polecam. No i w poziomie normalnie osoby, natomiast tu mamy jedną osobę, tylko tu mamy dwie informacje na temat tej osoby, bo po pierwsze mamy jej wiek i wiek Aleksandra byśmy napisali, a po drugie, no co, no panowanie Aleksandra można powiedzieć. No dobra, trochę za długie to wyszło, ale trudno. No i teraz pierwsze, co, co mamy? Mamy, że umarł 5 lat wcześniej, to panowałby przez. Gdyby żyło tyle dłużej, to coś tam, coś tam. Czyli mamy dwie, dwie, dwa miejsca w czasie w tym zadaniu, natomiast jeszcze dobrze by było zrobić, jak było tak naprawdę. Czyli robilibyśmy no, sytuację taką rzeczywistą, czyli no jak to napiszemy? No, no realizm, rzeczywistość, no prawda, no dobra, weźmy sobie rzeczywistość po prostu. Tak w skrócie. I to będzie po środku, bo to będzie ta sytuacja taka, no powiedzmy sobie, ta prawdziwa. I no i co, mamy, że gdyby umarł 5 lat wcześniej, czyli, no, wtedy byśmy mieli, no, minus 5 lat, można powiedzieć. No to tu sobie zrobimy minus 5 lat oczywiście. O. No a co, gdyby o 9 lat dłużej, no to tu plus 9 byśmy sobie zrobili lat. O. No i teraz no, wprowadźmy sobie niewiadomą. To weźmy sobie, że ten prawdziwy wiek tego Aleksandra w rzeczywistości, czyli... No to niech będzie X. Dobra, to sobie tak wrzucimy, że to niech będzie ten nasz X. No i może najpierw tym się zajmijmy. No to skoro w rzeczywistości żył X lat, a tu mamy co by było, gdyby o 5 lat wcześniej umarł, no to wtedy by żył X minus 5 lat oczywiście. O... No a plus 9, no to x plus 9, no i to jakby nam troszkę ułatwił sprawę, żeby mieć punkt odniesienia w tym zadaniu. No i teraz, co oni nam tu mówią? Gdyby Aleks Aleksander Wielki umarł o 5 lat wcześniej, to panowałby przez czwartą swego życia, czyli panowanie tego Aleksandra tu w tym miejscu to będzie czwarta ilości tych lat tu na górze. Ok? Czyli jak to możemy zapisać? No możemy zapisać, że to będzie czwarta i w nawiasie to wyrażenie x minus 5. OK, mamy to. Co mamy dalej? Gdyby żyło 9 lat dłużej, to panowałby przez połowę swego życia, no czyli połowę tej ilości lat. Czyli to będzie jedna, druga, x, no dodać 9 po prostu. O! No i ile lat żył i ile lat panował? No to co? Jakby to teraz dokopać, co? Macie pomysł? Po, tak naprawdę kluczową sprawą w tym zadaniu to jest właśnie to okienko w rzeczywistości, teraz jego panowanie, bo my możemy na to okienko spojrzeć w dwojaki sposób. Jeżeli wiemy, że że ta ilość panowania tego Aleksandra no to wiadomo że on panował aż do śmierci czyli jeżeli panował ileś tam i 5 lat wcześniej by umarł to również ilość lat w sumie jaką panował zmniejszy się o 5 czyli teraz tą rzeczywistość którą mamy tutaj my możemy ją na dwojaki sposób zapisać bo z jednej strony wiemy że jeżeli tyle panował i jak do tego no co dodamy 5 lat no to będzie tyle ile panował w rzeczywistości czyli z jednej strony możemy napisać że 1 czwarta x 5 no i jeszcze dodać 5, no bo to było 5 lat temu, to będzie wtedy w rzeczywistości. Natomiast z drugiej strony wiemy, że panowałby tyle, gdyby żył o 9 lat dłużej, a jeżeli żył o 9 lat dłużej, to panował o 9 lat dłużej niż normalnie rzeczywiście panował. Czyli, żeby to też w rzeczywistości to panowanie zapisać, to wystarczyłoby od tego panowania, które mamy tutaj, no odjąć to 9 lat, bo jeżeli rzeczywiście żyłby o 9 lat mniej, no to też by panował o 9 lat mniej. Czyli jedna druga x dodać 9. No, minus 9. No i oczywiście to wyrażenie i to wyrażenie. To jest to samo wyrażenie, panowanie w rzeczywistości, czyli my tu możemy zrobić równa się w takim razie. No i tym sposobem ułożyliśmy równanie do rozwiązania. W takim razie rozwiążmy, czyli co? Mamy to równanie. No i co możemy to wymnażyć rzeczywiście, i tak dalej te nawiasy, natomiast ja bym proponował to przemnożyć przez taką liczbę, żeby się tych dwóch ułamków pozbyć. Tu mamy jedną czwartą, tu jedną drugą, no to chyba przez 4 pomnożymy i będzie dobrze. Czyli tutaj się zrobi po prostu x minus 5, natomiast pamiętajcie, że tą piątkę to też trzeba przez czwórkę pomnożyć, nie? 5 razy 4 to będzie 20, czyli dodać 20 tu mamy. No i tutaj ta jedna druga z czwórką się skróci do dwójki, czyli tu będzie 2 razy x, to będzie 2x i 2 razy 9 to będzie 18, czyli dodać 18 minus i 9 razy 4 to będzie 36. Jeżeli macie problemy z równaniami, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. To niewiadome na jedną, wiadome na drugą, no to ja tego x-a przerzucę na tą stronę, bo tu są 2x -y, zrobi się od razu x, czyli tu po prawej mam już x w takim razie. No i po lewej tak, minus 5 plus 20, tu mam 15, i tu minus, plus 18 minus 36 to jest minus 18 i na drugą stronę to się zrobi plus 18, o no to 15 plus 18 to chyba 33 czyli nasz x wychodzi, rów, wychodzi równy 33, no dobra czyli co, policzyliśmy ile lat żył czyli to jest wiek tak naprawdę tego naszego Aleksandra, no ale jeszcze jest pytanie ile lat panował, no to co no to albo do tego wstawiamy, albo do tego wstawiamy za x, -a. no które wolicie, no wszystko jedno w sumie, no chyba tam gdzie ta jedna, druga będzie lepiej, czyli do tego wstawimy, czyli napiszemy sobie jedna, druga i tu

dodać 9, minus 9, dobra. No i tak, 33 dodać 9 to będzie 42 razy jedna druga to będzie 21 minus 9, czyli to będzie panowanie Aleksandra. No i oczywiście na koniec odpowiedź do zadania. Koniec zadania, oczywiście, patrzcie, czy tam wam sensowne rzeczy wychodzą, bo tu na te zadania, na ten wiek, to można często sprawdzić, czy na pewno nie, nie, są, nie są jakieś głupoty. Po pierwsze, co? No x nie mógł wyjść ujemny, nie mógł też wyjść ułamkiem, no bo wiek to musi być liczba naturalna, oczywiście. No jakby wam panowanie też wyszło Niż wiek, no to też raczej coś nie tak. No bo jak mamy panować dłużej, niż żyjemy, nie? To raczej niemożliwe. Dajcie znać, komu udało się zrobić to zadanie. Napiszcie w komentarzu też, jak oceniacie trudność tego zadania w skali od 1 do 10, załóżmy. Dzisiaj mam zadanie, no na rąb, na prostokąt. Troszkę się tutaj więcej dzieje, także zobaczmy. Paweł zamówił szybę w kształcie rąbu o przekątnych 40 cm i 30 cm. Zaproponował szklarzowi, by wyciął rąb z prostokątnego kawałka szyby, tak jak na rysunku. Jakie wymiary ma ten prostokątny? Kawałek szyby. Oczywiście dajcie sobie chwilkę, a może nawet nie taką chwilkę, no tak z 10-15 minut, myślę, że na to zadanie, no można spokojnie poświęcić. Spróbujcie sami zrobić. Napiszcie w komentarzu, czy udało Wam się zrobić. No i. Zaczynamy. Dobrze, no to może zaznaczmy sobie to, co wiemy. Wiemy, że ten rąb to to jest w ogóle rąb, to po pierwsze. jeżeli rąb, to wiemy, że oczywiście tutaj mamy na przykład jakiegoś x tak samo jak tutaj mamy jakiegoś x o, tak samo jak tu będzie jakiś X. No I załóżmy, tu też będzie nasz X. O. No i dodatkowo wiemy, że jedna z przekątnych ma 40 cm. A 40 cm, no to to jest ta dłuższa przekątna, czyli tu możemy napisać, że tu będzie nasze 40, a druga przekątna ma 30. Czyli ta przekątna tutaj, ona będzie miała 30 w sumie. No dobra. No i my w sumie w tym zadaniu, to my mamy policzyć, no ten wymiar cały i ten wymiar cały, tak? Załóżmy, że to niech będzie jakiś A, a to niech będzie jakiś B. A i B mamy policzyć w tym zadaniu. No dobra, no to po pierwsze, jeszcze co wiemy? Wiemy na pewno, że przekątne w rąbie dzielą się pod kątem prostym, czyli tu jest kąt prosty, to po pierwsze. A po drugie, dzielą się idealnie na pół, czyli ten kawałeczek odtąd dotąd, to jeżeli całość była 30, to tu będzie 15. O. Natomiast ten kawałeczek odtąd dotąd no to to będzie oczywiście 20 w takim razie no i czy może macie pomysł jak na przykład x policzyć ja może jeden z tych trójkątów czyli ten tutaj ja go wyrzucę tutaj z boku żebyśmy go lepiej widzieli czyli tu mamy 20 tu mamy 15 tu jest nasz x i tu jest kąt prosty no i co z Pitagoras? A może nie? A czy ten x to nie jest czasem 25 po prostu? No Oczywiście, że jest, ponieważ będzie to trójkąt 3, 4, 5 przeskalowany razy 5 po prostu. Zauważcie, że 20 to jest 4 razy 5, 15 to jest 3 razy 5. No to w takim razie, skoro mamy 3, 4, to tu będzie 5 razy 5, czyli 25. No ale żeby nie było, że mam jakieś punkty zabiorą na tym egzaminie, no to napiszmy dlaczego. I to oczywiście będzie z trójkąta Pitagorejskiego o proporcjach 3 do 4, do 5. W nawiasie, tutaj strzałeczka, możemy sobie jeszcze podkreślić o co nam chodzi. Tu jest 4, tu jest 3. Tu jest 5, 3, 4, 5. Ok, no to mamy X -a policzonego, czyli nasz X wyszedł 25. No dobra, ale my nie mieliśmy X -a policzyć, tylko my mamy A i B policzyć. No to macie pomysł może, jak to dalej tutaj popchnąć? Tutaj jedna z takich istotnych spraw w tym zadaniu to jest to, że zauważcie, że wysokość tego naszego rąbu, czyli to by była nasza wysokość rąbu, jakaś tam H załóżmy. O, to jest dokładnie to samo, co w sumie to nasz ten bok B. Czyli w sumie może ja tu po prostu napiszę, tak? Czyli to H to jest dokładnie to samo co B. To ja tu napiszę, że H jest równe naszemu B. Czyli jakbyśmy policzyli wysokość naszego rombu, to mielibyśmy już w sumie no połowę tutaj zadania zrobione, nie? No to czy macie może pomysł, jakby tą wysokość można było tu policzyć? Ja tu jeszcze wrzucę może chociaż w jednym miejscu, że x policzyliśmy, X jest równe 25. Zauważcie, że pole rombu możemy policzyć na dwa sposoby, z czego z jednego sposobu możemy od razu skorzystać. Bo my pole rombu z jednej strony możemy policzyć, że to jest przekątna razy przekątna podzielić na 2, a tak się okazuje, że my obie przekątne znamy, bo jedna to jest 30, a druga to jest 40, czyli 30 razy 40 podzielić na 2. No oczywiście tutaj się nam dwójka z 40 skróci, tu będzie 20, tu będzie 1, czyli 30 razy 20, no to będzie po prostu 600. No to było w centymetrach, to to będą centymetry kwadratowe. Natomiast z drugiej strony to samo pole tego samego rąbu, to my możemy policzyć ze wzoru na pole równoległoboku po prostu. A pole równoległoboku, jak liczymy? No liczymy, że to jest nasza podstawa. No u nas to będzie X po prostu razy wysokość H. No, jak pole równoległoboku, bo rąb też jest równoległobokiem. No i tak się składa, że oczywiście X -a policzyliśmy, pole policzyliśmy, więc wstawiamy. I wysokość wtedy policzymy. Czyli tutaj wrzucamy, że nasze 600 będzie równe. x to jest 25. No i razy h, no wiemy, że h to jest to nasze b, którego szukamy. To możemy już tu wstawić, tak? h jest równe b, oczywiście. No to chcemy b, no to trzeba podzielić przez 25. No to nasze b 625 to ile będzie? W setce 25 to będą 4. I 4 razy 6 to będzie 24. Czyli nasze b wyszło 24, oczywiście, centymetry. No dobrze, no to b już mamy policzone. Czyli b mamy, że jest. Jest 24 cm. Zostało nam A do policzenia. No i tutaj, żeby A policzyć, to też fajnie by było, jakbyście zauważyli, na przykład coś takiego, że tu mamy trójkąt również. On będzie oczywiście, no prostokątny, tak? Tu mamy kąt prosty. I jakbyśmy tak policzyli ten kawałek tutaj, to już jako Y sobie to oznaczę, no to wystarczyłoby do XA dodać Y i będzie nasz A po prostu. No to może narysujmy sobie ten trójkąt, bo to znowu jest trójkąt przecież prostokątny. I chyba dwa boki to my już znamy. Tam był nasz Y, tu jest nasze B równe 20 a tu jest nasz x, którego też już mamy policzonego, że jest równy 25. No i oczywiście tu jest kąt prosty, bo to prostokąt. No dobra, to wiecie może ile jest równy y? No bo y jest po prostu 7 w takim razie, bo tak się okazuje, że to jaki będzie trójkąt? To również jest trójkąt pitagorejski, tylko tym razem 7 24 25. Jeżeli nie widzieliście materiału na temat trójkątów pitagorejskich, to tu trzymajcie link do mojego materiału. Oczywiście, żeby nie było, że punkty jakieś zabiorą, to musimy napisać skąd to wiemy. Oczywiście strzałeczka z Trójkąta pitagoryjskiego. No, proporcji 7, 24, 25. To może być w nawiasie i super ekstra. No dobra, no to my chyba A to w takim razie znamy, bo nasz A to jest nic innego jak nasz X. Dodać ten Y, który policzyliśmy, nie? No czyli w takim razie nasz X to było 25, a nasz Y to było 7. No to 25 dodać 7, no to chyba 32. Centymetry. No to chyba wszystko mamy, tak? Bo tu mamy nasze B, a tu mamy nasze A. Jakie było pytanie w tym zadaniu? Jakie wymiary ma ten prostokątny kawałek szyby? Dobra, no to odpowiedź może już gdzieś tutaj. Odpowiedź. Ten kawałek szyby ma wymiary. No, jakie? No, tutaj ma 24, tu ma 32, czyli 24 cm na 32 cm. Koniec. Dzisiaj zadanie na, no mówię, na prędkość czas i drogę, ale takie trochę też bardziej specyficzne, więc uznałem, że sobie zrobimy. Dobra, przeczytajmy. Marcin goni Roberta. Norberta, nie Roberta. Początkowa odległość między nimi wynosi 162 m. Krok Marcina ma 0,9 metra, a krok Norberta 0,75 metra. Marcin w ciągu 4 sekund robi 20 kroków, a Norbert w ciągu 5 sekund robi 24 kroki. Po jakim czasie Marcin dogoni Norberta? Oczywiście zatrzymajcie sobie materiał, dajcie sobie 10, 15, 20 nawet minut, spróbujcie zrobić to zadanie. Napiszcie, co tam wyszło w komentarzu i zaczynamy. Mamy jakiegoś Marcina, to będzie nasz Marcin, który biegnie za naszym Norbertem, który przed nim ucieka, można powiedzieć. Będzie nasz Norbert, który ucieka, tylko on będzie uciekał oczywiście troszkę wolniej, ze względu na to, że Marcin ma go dogonić. No i wiemy, że początkowa odległość między nimi, czyli odtąd dotąd w tym zadaniu, o, odtąd dotąd to ma być ile? To ma być 162 metry. Dobra, coś tam mamy, ok. Krok Marcina ma 0,8 metra, krok Norberta 075 metra. Marcin w ciągu 4 sekund robi 20 kroków. Okej, okay, to może byśmy sobie w sumie prędkości jakoś policzyli po prostu i tego Marcina, i tego Norberta, co? No to napiszmy sobie V, czyli prędkość naszego Marcina, jak byśmy to policzyli? Tak, wiemy, że jeden krok to ma 9 metrów. I zapiszmy sobie 0,9 metra. Trzeba by to pomnożyć oczywiście przez ilość kroków no, na czas. Marcin w ciągu 4 sekund robi 20 kroków, czyli trzeba by to pomnożyć przez 20, no, 20 razy. Ale to jest w czasie no, 4 sekund, czyli podzielić przez 4 no, sekundy. Zauważcie, że teraz jak zrobimy porządek, to będą metry na sekundy i będziemy mieli taką po prostu czystą prędkość naszego Marcina. No oczywiście można się tu pokusić. 24 przez 4 się podzieli do 5 pierwszych. No i co? 0,9 razy 5. No to 5 razy 9 to 45 to 4,5 będzie, czyli Marcin ma prędkość 4,5 metra na sekundę. No dobra, ma to sens. No i teraz zróbmy dokładnie to samo, tylko na tego naszego Norberta w takim razie, czyli v prędkość naszego Norberta jest równa. No i on miał tu krok 0,75 metra, dobra, czyli podobnie robimy 0,75 metra. No i teraz razy, ile on kroków i przez ile sekund? 24 kroki w 5 sekund, czyli razy 24 podzielić przez tym razem 5 po prostu sekund. Dobra, coś tu może nie no możemy 0,75 z piątką skrócić. 0,75 na 5 to inaczej podzielić przez 10 i pomnożyć przez 2, to by było 7,5, 15, czyli to będzie 0,15 po prostu. Tu się zrobi 1, no trzeba 0,15 razy 24 pomnożyć, oczywiście ja to pomnożę bez tych przecinków już po prostu, czyli 15 razy 24, 4 razy 5, 20, 4 razy 1, 4 plus 2 to będzie 6, 2 razy 5 to będzie 10, tu jedynka w pamięci, 2 razy 1, 2 plus 1 to będzie 3 czyli wychodzi 360, natomiast to były dwa miejsca po przecinku, znaczy no nie tu, tylko przy tej 15, tu były dwa miejsca po przecinku, czyli tu też trzeba dwa miejsca po przecinku odłożyć, czyli nie będzie 360, tylko się zrobi 3,6 metra na sekundę. No ma to sens, ma prędkość mniejszą niż ten nasz Marcin, no to rzeczywiście Marcin jest w stanie go dogonić w takim razie. No i teraz to zadanie można zrobić na kilka sposobów, bo można by tu w sumie zrobić taką różnicę tych prędkości, i się zastanowić, przez ile czasu no, różnica prędkości pokona no, 162 metry. Można by tak zrobić. Natomiast nie wiem, czy dla każdego z Was byłoby to bardzo logiczne. Więc może spróbujmy sobie to inaczej wyobrazić. Czyli spróbujmy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać w momencie, kiedy rzeczywiście ten Marcin dogoni naszego no, Norberta, tak? Czyli co się stanie, kiedy tutaj będzie nasz Marcin i Norbert w tym samym miejscu, można powiedzieć. O! No to tak, oczywiście. Załóżmy, jakby to był jakiś punkt startowy, jakiś start. O, niech tu będzie teraz ten start. To ten Marcin na pewno co? Musi pokonać to 162 metry. O, i odtąd dotąd to jest to nasze 162 metry, tak? Załóżmy do miejsca spotkania, to tutaj będzie x. O, może tak sobie wprowadzimy. No to nasz Marcin to musi pokonać 162 metry plus no x, tak? Czyli to, ile tam w sumie razem będą biec. Natomiast nasz. Natomiast nasz oczywiście, no Norbert, ta, nie Norbert, Boże, jak Ty tam masz? Nie, dobrze, Norbert. On ma do pokonania tylko x trasy w tym czasie, nie? No i co jest takie samo w tych przypadkach? No taki sam jest czas oczywiście. Czyli jeżeli sobie zapiszemy wzór na prędkość, ja to trochę wiem, że można by było szybciej, wiem, natomiast no chcę tutaj dla tych, którzy by mieli problem z tym zadaniem, tak kroczek po kroczku je spróbować wam wytłumaczyć. Czyli wiemy, że wzór na prędkość to jest droga przez czas. No i my wiemy, że czas jest stały, to ten czas sobie z tego wyznaczymy, czyli oczywiście razy te... Czyli mamy v razy t równe s i teraz podzielić na v, czyli nasz czas to jest droga podzielić przez prędkość, tak? No i my wiemy, że z jednej strony nasz czas tego naszego Marcina, czyli czas Marcina, to możemy wyznaczyć, że to jest droga Marcina przez jego prędkość, a droga Marcina to jest nic innego jak 162 dodać x. Natomiast jego prędkość policzyliśmy 4,5. No nie będziemy już tu jednostek wpisywać, jednostki się zgadzają, droga jest w metrach, prędkości w metrach na sekundę, czyli czas by był w sekundach oczywiście. Natomiast czas naszego Norberta to jest po prostu jego droga, czyli droga Norberta przez jego prędkość. O, natomiast tak się składa, że droga naszego Norberta to jest x a prędkość tego Norberta, no to jest ile policzyliśmy? 3,6 o, tak możemy zrobić no i okazuje się, że oczywiście to co mówiliśmy no czas minie dokładnie taki sam z tego momentu kiedy tak byli w tym położeniu do tego momentu, tak? czas jest dokładnie taki sam czyli my możemy napisać w takim razie w tym zadaniu że nasz czas Marcina, no tu już była mała literka, to niech zostanie równa się czas naszego Norberta no i trzeba to po prostu jedno do drugiego przyrównać, czyli wiemy, że 162 dodać x, podzielić na 4,5, musi być równe x przez 3,6. No i tu możemy wykorzystać własność że na mnożenie przekątnych po prostu, czyli ta przekątna, mnożenie tej przekątnej równa się mnożenie tej przekątnej, tak będzie najszybciej, wydaje mi się, chociaż tu będzie jakieś mnożenie. No dobra, no coś trzeba będzie zrobić. Czyli wychodzi, że 4,5x będzie równe ile? 162 razy... 3,6 trzeba pomnożyć niestety. Mamy 162 do pomnożenia przez 3,6. 3,6. Dobra. 6 razy 2 to będzie 12, czyli tu mamy dwójkę, tu mamy jedynkę. 6 razy 6, 36 dodać 1, 37, czyli tu 7, tu 3. 6 razy 1 jest 6, plus 3 to będzie 9. Dobra. Mamy dziewiątkę. 3 razy 2 to będzie 6, 3 razy 6, 18 i jedynka w pamięci. 3, 3 plus 1, 4. Tu mamy 2, tu będzie 13, jedynka w pamięci, 18, 5 i przecinek 1, czyli to będzie, będzie 583,2 dodać 3,6x. No takie trochę koszmary tu mamy niestety do policzenia, no ale jak tym sposobem, to inaczej się nie da. No to x -y na jedną stronę to, to przerzucamy, no to to ile się zrobi? 4,5 minus 3,6 to będzie 0,9x, równa się 583... 2. dobra, jak tak patrzę, to się na 9 podzieli, ale trzeba to po prostu przez 0,9 podzielić. No, oczywiście tutaj równie dobrze możemy zapomnieć o tych przecinkach i tyle. Czyli teraz wystarczy, że co zrobimy, że 583. O, i w ten sposób podzielimy sobie na 9. Dobra, dzielimy po kolei. 58 na 9, no to będzie 9 razy 6, czyli 54, czyli tu będzie 6 minus 54. Zostaje nam czwórka, przepisujemy trójkę. 43 na 9, no to ile się zmieści. No, chyba 4 9, 4 razy 9, 36. Tu mamy 7, 72 na 9, to będzie ładnie 8. Czyli nasz x wyszedł 648. No, to było w metrach. Czyli my policzyliśmy, po jakiej trasie oni się dopiero spotkają. Spotkają się dodatkowo. Znaczy nie, w sumie to trzeba by jeszcze dodać 162 i to będzie ta trasa w sumarycznym. Bo to wyszło nam ile ten Norbert pokonał sam. No ale nie takie było pytanie, bo pytanie było po jakim czasie. No to czas to będzie wszystko jedno jaki, czy ten czas, czy, czy ten czas. No to skoro tak, to ja bym tutaj wrzucił to TN, tak? Bo to będzie wspólny czas, bo tu już mamy X. -a. No dobrze, czyli nasz czas TN niech już będzie, to jest X, to jest 648. Podzielić na 3,6. No to znowu mamy działanie pod kreską. No dobra, czyli 6, 4, 8. No i tu sobie dorzucimy 0 podzielić na 36, niestety dwucyfrowa. No to tu będzie 1 36 minus 36. No to ile to będzie? 4 plus 4 plus 24 to się zrobi 28, i tu ósemkę sobie przepiszemy. 288 na 36, no to ile to może być? No to będzie 8, 288 to będzie 0,0. No i tutaj już mamy 0, to to 0 przepisujemy tu na górę, czyli to będzie 180 sekund, no czyli w sumie to będą 3 minuty. Odpowiedź. Dzień dogoni Norberta w 3 minuty. Natomiast chciałbym Wam pokazać troszkę alternatywny sposób na to zadanie, bo okazuje się, że wcale nie musieliśmy tutaj aż tak dużo liczyć. Wystarczyłoby zauważyć, że w sumie my się zastanawiamy, jak szybko e, tak naprawdę różnica tych prędkości tych dwóch osób tak pokona 162 metry. Czyli my się zastanawiamy, jeżeli od V Marcina odejmiemy V naszego Norberta i pomnożymy to przez czas, to kiedy oni, kiedy oni pokonają oczywiście to 162 62 metry. Tak chodzi mi oczywiście, że V to jest S przez T, czyli w takim razie nasza nasza droga S to jest V razy T, czyli to V razy T macie w tym miejscu. I zauważcie, jeżeli to tak potraktujemy, to będzie o wiele szybciej. No bo teraz tak, VM to jest 4,5 minus nasze 3,6 i to jest w nawiasie razy nasz czas T równa się 162, no to tu jest 0,9, T równa się 162, no i wystarczy to podzielić przez 09, tak obustronnie, czyli nasz czas ile będzie równy? Czyli no, 162 ewentualnie na 9, tylko tyle tu trzeba podzielić. 16 jest 1,9 9 tu się zrobi 7 i 2 przepisujemy 72 na 9 to będzie 8. Czyli, oczywiście, z przecinkiem to będzie, ponieważ tam, no to tu oczywiście, no tutaj 0 powinienem dopisać, bo dzieliliśmy przez 0,9. Powinniśmy przesunąć przecinek, czyli wychodzi 180, no oczywiście, sekund, czyli po prostu 3 minuty, czyli dokładnie to samo, co wyszło nam za pierwszym razem, tylko w jakieś 4 razy szybciej, bym powiedział. No, także to zadanie na dwa sposoby. Dajcie znać, czy wpadliście może na ten pomysł też? Oczywiście standardowo dajcie znać czy zrobiliście to zadanie i napiszcie w komentarzu ewentualną trudność tego zadania od 1 do 10. Zadanie na sumę liczby dwucyfrowe. Suma cyfr liczby dwucyfrowej n jest mniejsza od 12. Różnica tej liczby i liczby dwucyfrowej otrzymanej po przestawieniu jej cyfr jest równa 36. Wyznacz możliwe wartości liczby n. Spróbujcie sami zrobić. Dajcie sobie troszkę więcej czasu oczywiście, bo to trudniejsze zadania są jak chcieliście. Napiszcie w komentarzu co wam wyszło. No i zaczynamy. Trochę wieje, widzę, znowu. Mam nadzieję, że słyszycie dobrze. Dobra, to co byśmy tu mogli zrobić? Suma cyfr liczby dwucyfrowej. No to wyobraźmy sobie, że ta nasza liczba dwucyfrowa to jak wygląda? No, załóżmy, że ona ma no dwie liczby, znaczy dwie cyfry. Ma cyfrę jedności i cyfrę dziesiątek, oczywiście. Załóżmy, że cyfra dziesiątek to będzie x, a cyfra jedności to będzie y. Oczywiście robiliśmy już kiedyś takie zadanie na właśnie na cyfry, na liczby kilkucyfrowe, jak je zapisywać. Oczywiście taką liczbę, w jaki sposób możemy zapisać no cyfrę dziesiątek trzeba pomnożyć przez dziesiątki czyli przez 10 natomiast cyfry jedności przez 1 czyli 1 razy y to jest po prostu 1 tak o co chodzi na przykład jak macie liczbę 36 to takie 36 można zapisać że to jest 3 razy 10 nie 30 Plus 6 razy 1, no i to jest 36. To jest to samo, i to jest analogiczna sytuacja, tylko tu mamy niewiadome po prostu. To będzie to nasza liczba n. No i suma cyfr liczby dwucyfrowej jest mniejsza od 12. No to już możemy napisać, co wiemy, czyli wiemy, że x dodać y to ma być mniej niż 12. Dobra, no coś takiego wiemy. Będziemy się później zastanawiać. Natomiast później wiemy, że różnica tej liczby i liczby dwucyfrowej otrzymanej po przestawieniu cyfr, to po przestawieniu cyfr, jak, te liczby, jak ta liczba będzie wyglądać? No będzie odwrotnie, czyli tu będzie y, to będzie x. Czyli tą naszą liczbę możemy zapisać, że to jest co? 10y? Dodać x. To jest ta no, przestawiona liczba n, nazwijmy sobie, przestawiona. No i co wiemy? Różnica tej liczby i liczby dwucyfrowej, no z zamienionymi tymi cyframi, no to trzeba by to zapisać, czyli co? Czyli w takim razie trzeba by zapisać, że nasze 10x dodać y, tak? Bo to jest ta nasza liczba n, a to jeszcze w nawiasie złapię na wszelki wypadek. Różnica to minus 10y dodać X w takim razie. I to, co ma być, że to ma być równe 36 ta różnica. No dobra, coś takiego wiemy. No to zróbmy z tym porządek, czyli tu mamy 10x dodać Y, ten nawias tutaj pierwszy nic nie zmienił. Minus to będzie minus 10y minus x w takim razie równa się 36. No to x do x to 10x minus x to będzie 9x i y. Minus 10y to będzie minus 9y. O! Równa się 36. Okej, okay, zauważcie, że wszystko się podzieli przez 9, czyli możemy sobie to równanie podzielić przez 9 stronami. Przerzucamy sobie minus y na tą stronę, czyli nasz x będzie równy 4. Dodać y oczywiście. O! Dobra. No to co? Mamy wyznaczyć wszystkie liczby, które mają spełniać coś takiego. No to w takim razie, no co? No trzeba by tu chyba zacząć wstawiać po prostu. No to co? Weźmiemy sobie, że y, oczywiście za y będziemy stawiać różne liczby, a x -a doliczać i sprawdzać sumę. Jeżeli y będzie równy 1, no to wtedy x będzie równy 4 dodać 1, czyli będzie równy 5. I zauważcie, że suma tych cyfr, czyli mamy 1 dodać 5, będzie mniejsza niż 12, czyli jest ok. Czyli ta para x, y jest ok. No to kolejną parę sobie wstawiamy. No to za y dalej, a 0, a no może 0 jeszcze? No właśnie, żeby o zerze nie zapomnie, zapomnieć, czy y może być 0? No może być, bo to jest cyfra naszych jedności, czyli y może być 0 x nie może być 0 czyli y równy 0, no to x to będzie 4 dodać 0, czyli 4. Czyli 0 dodać 4 mniejsze niż 12, czyli to również będzie ok. Czyli 0 i 4 jest ok. Tylko to jest liczba xy, to zaraz sobie to ułożymy oczywiście. No to lecimy dalej. No to teraz tak, było 0, było 1, no to y równy 2, to jak i y Y będzie równe 2, to x będzie ile? No to będzie 4 dodać 2, czyli to będzie 6. No to 2 dodać 6 to jest 8, a 8 jest nadal mniejsze od 12, czyli to też będzie nadal dobrze. No dobra, okej, okay, lecimy dalej. No to y może 3. Jak y 3, to x będzie co? 4 dodać 3, czyli 7. 3 dodać 7 jest równe 10, a 10 nadal jest mniejsze niż 12, czyli nadal okej. Okay, dobra, trzeba zrobić miejsce. No to jeszcze dalej lecimy. No to y również. Równy 4, może. Y równy 4, to x będzie co? 4 dodać 4, czyli to będzie 8, i teraz 4 dodać 8, no to będzie 12. Ok, i co? 12. Już nie jest niestety mniejsza od 12, czyli to można sobie przekreślić, czyli to już nie będzie dobrze, tak? Te, te, te liczby już nie będą dobre. Jest sens sprawdzać dalej. To nie ma sensu, bo jeżeli Y zwiększymy jeszcze o 1, to x też się zwiększy, więc tym bardziej już ta suma będzie na pewno większa od 12, a nie mniejsza. No to oczywiście trzeba to teraz ułożyć. Czyli odpowiedź. Takie jest pytanie. Wyznacz możliwe wartość n. Liczba n. To I dwukropek. No I teraz pamiętajcie, że liczba n to jest xy, czyli x jest cyfrą dziesiątek. Czyli tutaj wyszedł x równy 5, y równy 1, czyli to jest 51. Tak? Żeby to w dobrej, żeby to w dobrej kolejności zapisać. Czyli 51 może być. Stąd mamy 4 i 0, czyli może być 40. Tu jest 62 i 73. Czyli mamy cztery takie możliwe liczby. No i tyle w tym zadaniu w sumie. No i co? I będzie dobrze? No i nie. Niestety będzie źle. A dlaczego będzie źle? Bo nie Niestety, 40 nie spełnia warunków zadania. Co mam na myśli, nie spełnia warunków zadania? Zauważcie, że to ma być różnica tej liczby i liczby dwucyfrowej. Czyli jeżeli weźmiemy sobie liczbę tą x, y, tą naszą n, że to będzie 40, to w takiej sytuacji nasza przestawiona liczba n to będzie 0,4, a liczba 0,4 to nie jest liczba dwucyfrowa. Dlatego 40 należy wykreślić tutaj z odpowiedzi, więc odpowiedzią będzie 51, 62 i 73. Dość podchwytliwe zadanie, także uważajcie. Dzisiaj mamy takie zadanie, no całkiem ciekawe, w sumie na równanie, na prawdopodobieństwo. Przeczytajmy. W pierwszej urnie znajduje się 5 kul białych i 17 kul czarnych. W drugiej urnie znajduje się 16 kul białych i 34 kule czarne. Ile kul białych należy przełożyć z drugiej urny do pierwszej, aby wylosowanie kuli białej z obu urn? Było jednakowo prawdopodobne. Oczywiście dajcie sobie chwilkę, spróbujcie zrobić to zadanie i zaczynamy. No dobra, ułóżmy sobie o co chodzi. Czyli mamy jakieś dwie urny, tak? Dobra, i jak dwie urny. No to sobie narysujmy te urny w takim razie. Czyli mamy jakąś urnę naszą pierwszą. Czyli co, kule białe. No to mamy pięć kul białych. Dobra, no czyli sobie zrobimy, że to jest pięć kul białych. O. OK. I 17 kul czarnych. No to czarne zrobimy niebieskie, żeby nie było, bo mam czarne to, więc się nie uda. 17 czarnych. O, i to jest nasza pierwsza urna. Dobra. A nasza druga urna, jak wygląda? Nasza druga urna wygląda następująco. Mamy mieć 16 białych. No dobra. I 34 czarne. 34. Czarne. Ile kul białych należy przełożyć z drugiej urny, czyli stąd, czyli my chcemy stąd przełożyć białe, czyli stąd chcemy przełożyć białe dotąd, tak? Aby wylosowanie kuli białej z obu urn było jednakowo prawdopodobne. No dobra, czyli my może sobie zrobimy, że nasza niewiadoma w tym zadaniu x, to będą to przełożone białe kule. No to czyli przekładamy stąd dotąd X. No to jak policzymy prawdopodobieństwo w tej naszej pierwszej urnie, co? Czyli nasze prawdopodobieństwo P1 sobie nazwijmy, czyli w tej naszej pierwszej urnie na białe kule. No to oczywiście będzie ilość białych kul, tylko ile będzie tych białych kul? No teraz jest 5 i dorzucimy X z tej drugiej, no bo z drugiej mamy do pierwszej przełożyć, tak? Tak, z drugiej urny do pierwszej, czyli mamy 5, ale dorzucimy jeszcze X, no to się zrobi 5 dodać X. Ok, natomiast ile jest w tym momencie tu wszystkich? Może ja tutaj zrobię o klamerką. No, 5 dodać 17 to będzie 22, to będzie wszystkich. A tu mamy 20, 16 plus 34, no to chyba 50, idealnie. Czyli w drugiej jest 50 kul w tym momencie, idealnie. No to teraz, jak x dołożymy białych, to oprócz tego, że białych dojdzie, to w ogóle wszystkich dojdzie w takim razie też x. Czyli jak były 22, to jeszcze trzeba dodać x do tego. I to będzie prawdopodobieństwo na kulę białą w pierwszej urnie. Natomiast nasze prawdopodobieństwo w drugiej urnie na białe, to będzie jak? Było 16 białych, ok natomiast zabraliśmy x, czyli tym razem trzeba odjąć x tych białych, które zabraliśmy, nie? No ten x tutaj, prawda? No i wszystkich było 50, no ale jak wy zabraliśmy x tych białych, to od 50 też trzeba ten jego x odjąć, nie? Czyli tutaj od 50 trzeba odjąć x po prostu. No i wiemy, że te prawdopodobieństwa mają być sobie równe, czyli to ma być sobie równe. Czyli mamy równanie, że 5 dodać x przez 22 dodać x musi być równe 16 minus x podzielić przez 50 minus x. Możemy to zastosować znowu metodę krzyżową. Mnożenie przekątnej równa się mnożeniem przekątnej. OK. Oczywiście w nawiasach to trzeba zapisywać, bo to są sumy algebraiczne. Czyli 5 dodać x razy 50 minus x. Tak, to jest ta przekątna nasza. Równa się, i to nie ma znaczenia, mnożenie jest przemienne, czyli 22 dodać x, razy 16 minus x. No i trzeba to wszystko powymnażać przez siebie. Oczywiście tu mamy nawias razy nawias, czyli każde z każdym mnożymy. Czyli tak, 5 razy 50 to będzie, no co, 250, czyli tu my dostaniemy 250. I 5 razy minus x to będzie minus 5x. O, to mamy to załatwione. Teraz x razy 50 to będzie 50x na plusie, czyli dodać 50x. Teraz x razy minus... Minus x to będzie minus x kwadrat, oczywiście nie żadne minus 2x, broń Boże, czyli minus x kwadrat równa się. No i tu po drugiej stronie to samo, czyli 22 razy 16 trzeba pomnożyć. No to pod słupkiem oczywiście mnożymy 6 razy 2. 12 tu 1, 12 plus 1 to będzie 13, tu mamy 2, tu mamy 2 tu mamy 2, tu mamy 5, tu mamy 3 352 wyszło I tu mamy 352 i teraz 22 razy minus x to będzie minus 22x no i tu jeszcze do wymnożenia został ten plus x, x razy 16 to będzie dodać 16x i x razy i x razy minus x to będzie minus x kwadrat minus x kwadrat, oczywiście jeżeli w równaniach, jeżeli w równaniach po obu stronach równania pojawia się dokładnie taki sam składnik, tak jak w naszym przypadku no co, mamy minus x kwadrat minus x kwadrat, to możemy to po prostu z, ze sobą zredukować, bo wiemy, że jak przerzucimy, to się zmieni znaki, no to i to będzie 0 po prostu. No to chyba tyle, no to liczymy. No to tak, tu mamy 250 minus, no będzie plus, bo minus 5x, teraz dodać 50x, to będzie plus 45x, równa się 352, przepisujemy i teraz minus 22 plus 16x no to będzie minus 6x chyba, czyli minus 6x dobra, x na jedną, czyli minus 6x sobie przerzucimy na tą stronę a 250 na drugą stronę no dobra, czyli tu będzie 45x dodać już 6x, czyli się zrobi 51x no a tu jak odejmiemy 250 to się zrobi 102 chyba czyli mamy 102, okej okay, no to dzielimy przez 51 przez to co stoi przy naszej niewiadomej oczywiście czyli nasz x wychodzi równy, ładnie do... No i to jest chyba nasza odpowiedź, tak? Bo jakie było pytanie? Ile kul należy przełożyć z drugiej urny do pierwszej? No to odpowiedź. Należy przełożyć dwie kule białe. Napiszcie, komu udało się zrobić znowu to zadanie, no i jak oceniacie trudność tego zadania w skali od 1 do 10. Dzisiaj raczej nie jakieś mega skomplikowane zadania, od razu Wam powiem, no tak, żeby Was troszeczkę tutaj już uspokoić przed całym tym egzaminem. Te zadania, które robiliśmy oprócz tych początkowych zadań, to raczej należały do tych bardziej trudnych i mniej egzaminacyjnych niż takich, no, prostszych bym powiedział. Ale mam nadzieję przynajmniej, że no, te zadania na, na egzaminie będą dla Was rzeczywiście tak odstrzelenia z palca i tyle, nie? No dobra, przeczytajmy. W zespole tajn Nowoczesnego liczba dziewcząt jest dwa razy większa od liczby chłopców. Ok, gdy na próbie nieobecnych było dwóch chłopców i jedna dziewczyna, to liczba obecnych chłopców stanowiła dwie piąte liczby obecnych dziewcząt. Z ilu osób składa się zespół? Zapisz obliczenia. Standardowo. Zatrzymajcie sobie materiał, spróbujcie sami zrobić, dajcie sobie nas no 50 minut na to zadanie. No i zrobimy je razem. Zaczynamy. No, w zespole tańca nowoczesnego liczba dziewcząt jest dwa razy większa od liczby chłopców. No to tych, co jest mniej, raczej jako x bym sobie zapisał, czyli liczbę chłopców jako x proponuję. Czyli x to niech będzie liczba chłopców. O. No i w takim razie, jeżeli no co, dziewcząt jest dwa razy więcej, no to dziewczęta to będzie 2x po prostu, czyli nasze 2x to będzie liczba dziewcząt. O. Gdy na próbie nieobecnych było dwóch chłopców, no dobra, czy jak to będzie wyglądać? Jeżeli be, czyli ta próba z nieobecnością byśmy sobie napisali, no to wtedy od liczby chłopców, czyli od x, powinniśmy po prostu odjąć 2. Czyli x minus 2 to będzie liczba chłopców w nawiasie dwóch nieobecnych. Natomiast jedna dziewczyna była nieobecna, no to jak dziewczyn były 2x, no to 2x minus 1 to będzie ilość dziewczyn z jedną nieobecną po prostu. I 2x minus 1 to będzie. Liczba dziewcząt, jedna nieobecna. I wiemy, że wtedy liczba obecnych chłopców stanowiła dwie piąte liczby obecnych dziewcząt. To tu, jakby mamy na myśli, oczywiście, właśnie tych obecnych. To jest liczba obecnych, można powiedzieć, tych chłopców, nie? O, obecnych. I tu mamy dziewcząt też obecnych. No to jeżeli liczba chłopców stanowiła, a, li, a słowo stanowiła, to jest to samo, co równa się po prostu. Czyli możemy napisać, że liczba tych obecnych chłopców, czyli po prostu x minus 2, o, ma być równe. No i tu mamy, że stanowiła 2 piąte, czyli to będzie równe 2 piąte liczby tych naszych obecnych dziewczyn, czyli my te 2 piąte musimy pomnożyć no, przez liczbę. Obecnych dziewcząt, czyli 2x minus 1. I razy, oczywiście, to w nawiasie musi być. 2x minus 1. No i mamy równanie do rozwiązania. To, co bym proponował tu zrobić, to pozbyć się tej piątki tu z mianownika, czyli trzeba by to pomnożyć przez 5 stronami, czyli mnożymy obustronnie przez 5. No i co? W takim razie x razy 5 to będzie 5x, minus 2 razy 5 to będzie minus 10. Równa się i tu oczywiście ta piątka nam zniknie, więc trzeba tą dwójkę wymnożyć przez cały ten nawias. Zróbmy to od razu. I 2 razy 2x to będzie 4x, i 2 razy minus 1 to będzie minus 2. X na jedną wiadomo, na drugą, czyli 4x na tą przerzucamy, minus 10 na drugą. No to tak się składa, że 5x minus 4x to już będzie po prostu x, a tu mamy minus 2 plus 10 to się zrobi 8. No dobra, no to mamy x równego 8, a x to była liczba chłopców. O co było pytanie w zadaniu? Z ilu osób składa się zespół? No dobra, no to x to będą nasi chłopcy, a w takim razie 2x, czyli nasze dziewczyny, to jest 2 razy 8, czyli 16, i to są nasze dziewczyny. Czyli mamy dwie dziewczyny na jednego chłopca tutaj w tym zespole. No dobra, no to odpowiedź w takim razie do zadania. Zespół składa się z 8 chłopców. I 16 dziewczyn. No i co i będzie dobrze? No i chyba może być źle, wydaje mi się. No czytajcie uważnie, o co się Was pytają. Zauważcie, że pytanie było: Z ilu osób składa się ten zespół? Z ilu osób, czyli cały zespół. Czyli my powinniśmy teraz. Tych chłopców, których mamy 8, do nich dodać dziewczyny, czyli 8 dodać 16 to jest 24. Czyli odpowiedź tu będzie, że zespół składa się z 24 osób po prostu. Także widzicie, każdy się może złapać. Czytajcie uważnie, o co się Was pytają w tych zadaniach. Koniec. Napiszcie, komu udało się zrobić to zadanie. No nie ukrywam, myślę, że dla większości z Was nagle to zadanko jednak było troszkę prostsze niż to, co ostatnio sobie robiliśmy. Ale mówię, chciałem, żebyśmy tu na koniec sobie troszkę tak się rozróżnili na spokojnie. Jeśli już, to raczej tego typu zadania możecie mieć na tym egzaminie. Nie aż takie skomplikowane, jak tam niektóre robiliśmy. Natomiast mam nadzieję, że po tym naszym takim mocniejszym treningu tego typu zadania to rzeczywiście pestka. Jeszcze raz powodzenia i... No i na jak najwyższych tych wyników z tego egzaminu. A po co mi ta matma?